Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Solidaryzm regionów, solidaryzm między ludźmi to rzecz oczywista. Natomiast solidaryzm musi mieć pewne granice, aby nie doszło do takiej oto sytuacji, że ten, który chce być solidarny, staje się niezmiernie ubogi. Chciałabym pokazać pewien inny aspekt tej samej sprawy. Otóż to nie jest tak, że tylko tak zwane janosikowe i pieniądze Mazowsze płaci na biedniejsze regiony jako samorząd. Dotknę kwestii NFZ-u, gdzie również obowiązuje janosikowe. Na tej samej zasadzie, że to bogate województwo, zmieniono algorytm. I Warszawa, i Mazowsze otrzymuje wedle tego nowego algorytmu od 2009 roku znacznie pomniejszone środki na leczenie. I teraz oczywiście dotyka to wszystkich pacjentów, ale powiedzmy sobie rzecz inną. Przed chwilą pani mówiła, pani poseł Skowrońska, o tym, o specjalnym prestiżu regionów. Ale są też specjalne obciążenia. Otóż Mazowsze na leczenie pacjentów spoza Mazowszem wydaje blisko 1 780 000 000. Mazowsze i Warszawa z powodu stołeczności, jak państwo wiedzą, ma ogromne obciążenia. Zatem chciałabym spytać nieobecnego w tej chwili. Nie, pani poseł, na pytania to był właśnie czas, a teraz już nie ma czasu na pytania. Jedno króciutkie, malutkie, pan marszałek pozwoli. Pytanie, czy takie samo janosikowe, jak w środkach na służbę zdrowia, dla samorządu, istnieje także w innych resortach, tylko z powodu tego, że jesteśmy bogatszym województwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.